cześć, jestem Klaudia, to kanał Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć wielkości fizycznych jednostek oraz pomiarów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na zdjęciu opisano różne cechy przedmiotów. Zapisz w zeszycie nazwy tych cech, które są wielkościami fizycznymi. Patrzymy na rysunek i wypisujemy objętość, wysokość, barwę, masę oraz temperaturę. Zadanie drugie. Co dokładnie oznacza wyrażenie kilo pomarańczy? Wyjaśnij, dlaczego takie sformułowanie jest niepoprawne w fizyce. Wyrażenie to oznacza 1000 pomarańczy. Dzieje się tak, ponieważ przedrostek kilo to 1000. Na przykład kilometr to 1000 metrów, a ze słowa pomarańcza, która jest na miejscu metrów, została utworzona nowa jednostka. Zadanie trzecie. Poniżej przedstawiono sposób zapisu wyniku pomiaru długości. Dopasuj do liter w okienkach odpowiednie opisy. Wybrane spośród podanych w ramce rozwiązanie zapisz w zeszycie. I zaczynamy od oznaczenia A. Jest to oznaczenie ciśnienia. B. Jest to wartość ciśnienia. C. To przedrostek jednostki. A D. To jednostka ciśnienia. Zadanie czwarte. Korzystając z tabeli na stronie 273. Spośród niżej podanych jednostek wybierz i wypisz w zeszycie podstawowe jednostki układu SI. Patrzymy na tabelę i to, co dali nam w ramce i wypisujemy. Metr, kilogram oraz sekundę. Zadanie piąte. Wskaż zdanie prawdziwe. I podpunkt A. Godzina lekcyjna liczy ponad 2500 sekund. I zamieniamy. T to oznaczenie czasu. 45, ponieważ tyle minut ma godzina lekcyjna, razy 60, bo 1 minuta to 60 sekund. Wymnażamy z sobą i otrzymujemy 2700 sekund. Czyli więcej. Jest to zdanie prawdziwe. Mililitr to 1/100 litra. Zapisujemy sobie, że 1 litr to 1000 mililitrów. I teraz te nasze zera w stronę odwrotną będziemy traktować jako miejsca po przecinku. Jedno, drugie, trzecie litra. Czyli jest to nieprawda. C. Twój wzrost to mniej niż 10 milionów mikrometrów. I teraz tak. 1 milion mikrometrów to 1 metr. Czyli my tu mamy 10 metrów. Twój wzrost to mniej niż 10 metrów? No na pewno. D. Szerokość kartki A4 to więcej niż 1 decymetr. 1 decymetr to 10 centymetrów. Szerokość kartki to około 20 centymetrów, więc znów mamy zdanie prawdziwe. Ten podręcznik do fizyki ma masę większą niż 5000 mg. I teraz musimy tą jednostkę podzielić przez 1000 i wychodzi nam 5 gramów. Czyli na pewno ma masę większą od 5 gramów. Czyli to też jest zdanie prawdziwe. F. Telefon komórkowy może mieć masę około 15 dekagramów. Czyli z tego nam się robi 150 gramów. I przyznam, że chyba może mieć tyle. No, nigdy nie wpadłam na to, żeby ważyć swój telefon komórkowy. Także strzelamy w to, że jest to zdanie prawdziwe. Zadanie szóste. Zapisz w zeszycie podane wartości wielkości fizycznych we wskazanych jednostkach. I zaczynamy. 50 dekagramów w kilogram. 1 kilogram to 100 dekagramów, czyli nie mamy tutaj pełnego kilograma 0. 100 ma dwa zera, czyli w odwrotną stronę traktujemy to jako miejsce po przecinku. Czyli mamy dwa miejsca po przecinku, a liczba 50 to akurat dwa miejsca. Czyli piszemy piąteczkę, zera już nie piszemy. 1200 gramów w kilogram. 1 kilogram to 1000 gramów, czyli mamy tutaj 1 pełny kilogram. 1000 ma 3 zera, czyli 3 miejsca po przecinku. Liczba 200 to akurat 3 liczby. Zer nie piszemy.
Jedna tona to 1000 kilogramów, czyli na pewno mamy 4000 i pół tony, czyli 4500 kilogramów. 50 centymetrów w metr. 1 metr to 100 centymetrów, czyli znów nie mamy pełnego metra. 100 ma 2 zera, czyli 2 miejsca po przecinku. Liczba 50 to 2 cyfry. Zera nie piszemy. 20 decymetrów w metr. 1 metr to 10 decymetrów, czyli my tutaj mamy 2 metry. 0,1 kilometra w metr. 1 kilometr to 1000 metrów, ale my tu nie mamy pewnego kilometra, więc zabieramy jedno zero i otrzymujemy 100 metrów. 25 minut w sekundy. I tutaj zaczynamy z mnożeniem, ponieważ 1 minuta to nie 100 sekund, a 60, więc nie możemy się tutaj posługiwać przecinkami. 25 razy 60, ponieważ tyle sekund ma 1 minuta. Wymnażamy i otrzymujemy 1500 sekund. 3 minuty 20 sekund w sekund. 3 minuty musimy zamienić w sekundy i dodać te nasze 20 sekund. Z tego jest 180, dodać 20, 200 sekund.